Lecimy z kolejną gwiazdą. O! Oczywiście, że tę gwiazdę znam i nieraz była tutaj na kanale. Jest to Cardi B, amerykańska raperka, autorka tekstów, piosenkarka i gwiazda reality show, dawniej stripteaserka. I Cardi B pojawiała się w paznokciowym Case Study, bo chodziła do dość znanego salonu w Los Angeles chyba? Z tego co pamiętam, Seventh coś tam. W każdym razie do kobiety, która jest królową of the bling, queen of the bling. Kojarzycie te odcinki? No, ale tu mamy, widzicie, jeden kolor. I kurczę, sztylet dość dobrze zrobiony. I skórki domalowane. Na ile tu jest pracy stylisty, a na ile grafika, się zastanawiam. Cieszyłabym się, gdyby to było 100% roboty stylisty, bo to by tutaj napawało mnie pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, nadzieją na to, że w tej Ameryce nie jest najgorzej, że można trafić dobrze. Te są dziwne, co prawda, ale fajne. Fajne. Nie wiem, czy nie są czasem za płaskie trochę, ale no, ciekawie to wygląda. Może nie mój styl, bo ja czerwone paznokcie to ja lubię tylko z niczym. Ewentualnie czerwony pazur to z jakimś czarnym zdobieniem mogę lubić, z cyrkonią, ale nic więcej. O, tu mamy takie troszeczkę sztylety, ale z tak wysoko podniesionym grzbietem, że zakrawa o Velociraptor. Więc ile w tym było faktycznie chęci zrobienia troszeczkę Velociraptora, a ile troszeczkę niechcący za dużo się nalało stylistę żelu, albo zostawiło, nie opiłowało. Tego nie wiemy, ale mi się taki kształt podoba. Widzicie, krawędzie dolne nie są podcięte, a że jest grzbiet wyżej, trochę wygląda jak pazur serio Velociraptora. Dla mnie na plus. Wiele z was powie, fuj, szpony, a ja powiem, takie dzikie, nie? Dobra, te mi się nie podobają, bo lecą niesamowicie w dół. Ta długość to jest jakiś obłęd. I tu jest ewidentnie naklejony tips. Ale nie są złe. To bardzo dobrze wyeksponowany pazur. Dobra, nie są złe, tak patrząc z tej strony. Ona ma bardzo szczupłe palce i proste. Dobra, tutaj te skórki to jest dramat troszkę i grubość troszeczkę też, ale ogólnie nie ma tragedii, chociaż zobaczcie, ile tam jest dookoła Photoshopu, więc tu też mogły być skórki wyfotoshopowane, bo mógł być dramat, ale grafik se z tym poradził, nie? Może sam to wyszczuplił też, no tego nie wiemy. Te są też potężnie grube, ale i znów nie wyglądają najgorzej. Wzorki są dość ładne, ładnie są namalowane. Skórki tam, no za bardzo powiedzmy, że nie widać, nie? Kształt, no grzbiet jest mega podniesiony. Ale kurczę, tak troszkę to nie wygląda to dla mnie źle. To jest już kwestia estetyki. Raczej się to też nie złamie. No tutaj Cardi B lubi to, co Edyta. Bling, bling, błyszczeć się mo. Jak nie cyrkonia, to żel błyszczący. I wszystko w temacie, nie?